witam serdecznie. Na pewno trudny początek meczu. Dostaliśmy szybko bramkę. Przeciwnik dobił nas drugą bramką do przerwy. Mieliśmy oczywiście swoją sytuację, żeby złapać wcześniej kontakt. Ale najbardziej mnie cieszy postawa zespołu, zaangażowanie, wiara do końca, determinacja. I to nas na pewno napędziło. Ta bramka dała nam kontakt, druga bramka dała nam dużo wiary. Myślę, że druga połowa kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń. Oczywiście przeciwnik stwarzał sobie groźne sytuacje. Patryk Graeber wybronił nam, można powiedzieć, mecz, bo w momencie, gdy przegrywaliśmy 2-1, przeciwnik miał dwie sytuacje. Gdyby wykorzystał, ciężko byłoby już się podnieść, ale na pewno cieszy mnie bardzo postawa zespołu i duży szacunek dla nas, że wywalczyliśmy remis w tym meczu. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, mało brakowało do 3 punktów i co się stało, że nie ma tych 3 punktów, jest tylko jeden. Myślę, że z przebiegu spotkania ten remis jest sprawiedliwy dla obu ekip. My dobrze zaczęliśmy, ale niewykorzystane sytuacje się mszczą. Później Lechia doszła do sytuacji i Kuba Kosiorek i tutaj też przeciwnicy obili bramkę dwukrotnie, więc no mówię, no, wygrałby zespół, który wykorzystałby więcej swoich momentów. I my, i goście mieliśmy. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, zwłaszcza szkoda sytuacji na 3-0, gdzie mogliśmy zamknąć to spotkanie i na pewno grałoby nam się dużo łatwiej. Trzeba docenić, że przełamaliśmy się po 2 porażkach. Trzeba docenić, że były dobre momenty, gdzie stworzyliśmy sobie więcej sytuacji niż w pozostałych spotkaniach. Mamy nad czym pracować. Teraz czeka nas przerwa świąteczna i wracamy do treningów zaraz po świętach i to jest dla nas czas, żeby poprawić swoje mankamenty i zrobić kolejny krok w przód. No, tylko tyle mogę podsumować. Panie trenerze, tylko zapytamy ten rzut karny. Ja mam wątpliwości, jak to Państwo zdanie wyglądało. Zacznijmy od tego, żeby to był taki klarowny karny, czy wątpliwy. Tydzień temu rozmawialiśmy o kontrowersjach. Myślę, że dzisiaj też to byłoby kontrowersyjne i gdyby była taka możliwość, VAR by rozstrzygał. Stałem daleko. Wydaje mi się, że przede wszystkim rzut wolny był faulem, jeżeli był to miękkim, a później no, taka ręka w polu karnym, gdzie jest trafiony zawodnik w murze, no to zawsze jest kontrowersja i mówię, no muszę zobaczyć powtórkę, ale no tak jak powiedziałem tydzień temu i w tym tygodniu rozmawiamy o kontrowersjach, a nie chciałbym tego robić.